Okej, witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi Piotr Arłukowicz, polski kurs Blendera. W tej części chciałem pokazać, na czym polega tworzenie lustra, czy też chciałbym opowiedzieć o takiej cesze materiału, jaką jest mirror. Na samym początku zbudujmy sobie scenę, na której będziemy mogli ten mirror pokazać. Przy okazji chciałbym pokazać, w jaki sposób zrobiłem tą taką szachownicę, której używałem przy pokazywaniu właściwości związanych z przezroczystością materiału. Więc zaczynam od tego, że dodaję plane'a i tego plane'a w trybie obiektowym przesuwam w ten sposób, aby jego górny prawy róg znalazł się dokładnie w środku układów współrzędnych. Teraz taki plane musi dostać swój materiał. Na przykład niech to będzie materiał, który nazywa się szary. Ten materiał ustawię bardzo szybko, korzystając ze standardowych ustawień, zmniejszając jedynie ilość światła, które on odbija, do 0,2. Jednocześnie parametr specular, który określa błysk czy też siłę połyskliwości obiektu, zmniejszam do 0. Takiego plane'a kopiuję następnie i ustawiam po przeciwnej stronie środka układów współrzędnych. I już mam fragment szachownicy. Teraz robię jeszcze jedną kopię i ustawiam ją w miejscu, które było wolne, w dolnej części, i tworzę kopię tego szarego materiału, jednocześnie zmieniając nazwę na szary 001. Teraz mam dwa takie materiały. No i ten swój szary nazwę teraz biały. Mam biały. Ustawiam mu kolor rzeczywiście biały, taki naprawdę biały, biały. I to jest wszystko. Teraz robię kopię tego białego, ustawiam w takim układzie, że powstaje mi mała szachownica, a następnie zaznaczam wszystkie cztery plane'y i naciskam Ctrl J. To łączy te plane'y w jeden obiekt. Oczywiście w trybie edycji będą nakładały się na siebie poszczególne wierzchołki, ale mogę się tym na razie nie przejmować. I teraz taką szachownicę muszę po prostu pokopiować kilka razy, aby uzyskać z niej jakiś taki obszar, który przyda mi się do pokazywania, na czym polega działanie właściwości nazwanej mirror. Ok, niech to będzie tego typu obszar. Znowuż połączę wszystkie elementy w jeden za pomocą Ctrl J i zrobię jeszcze raz taką kopię, ale już tym razem tylko jakby w 6 egzemplarzach. Ok. Mam teraz bardzo duży obszar zrobiony w szachownicy. Można to zrobić oczywiście na wiele innych sposobów. Nie upieram się tutaj przy tym konkretnym akurat. O, to tak po prostu było mi wygodnie. Teraz tak, to jest jeden z moich, że tak powiem, materiałów, jedna z płaszczyzn. Zrobię teraz jej kopię. Ustawię ją wyżej, gdzieś na tej wysokości i w widoku od prawej strony przekręcę 90 stopni, tak aby uzyskać tego typu układ. Teraz mogę ją z kontrolem odsunąć, tak aby stworzyć pewnego rodzaju scenę. I na tej scenie będziemy za chwilkę mogli ustawiać nasze obiekty. Zrobię jeszcze jedną kopię, postawię środek tej kopii tutaj. Teraz przesunę trochę kamerę, światło być może też. No i teraz jak spojrzę z kamery, to widzę ładny róg pomieszczenia, który jest z takiej szachownicy zrobiony. Tu mogę jeszcze za pomocą odpowiednich klawiszy wyrównać szachownicę, tak aby ona była rzeczywiście dobrze ustawiona. A więc G, Y i z klawiszem Ctrl leciutko przesuwam. Tu widać jeszcze, że szachownica łączy się trochę nie w ten sposób, więc należałoby się wcisnąć G, później Z i przesunąć trochę w dół. No ale teraz tu jest problem. No i tak można by się bławić. Dobra, na razie tak zostawmy. I teraz odsunę trochę kamerę i zobaczmy, jak to wygląda na renderze. No i jest całkiem nieźle. Dobra, może jednak będę trochę bliżej z tą sceną. I teraz w tym miejscu wstawimy sobie kulkę. Na kulce najłatwiej widać różne rzeczy związane z odbijalnością, dlatego że ona odbija w różnych kierunkach. No i to jest fajne, ładnie można pokazać różne rzeczy. Teraz jeszcze wyrównam scenę, tak aby można było mieć pewność, że kulka stoi rzeczywiście na podłożu. Tak, stoi na podłożu i to jest w porządku. Teraz kulce dodam subsurfa na poziomie 2, ustawię, żeby shading był na smooth i mamy gotową scenę. Teraz jeszcze najwyżej troszeczkę wymagałaby kamera przesunięcia. No i jest. Jest kulka. Oczywiście światło tutaj jest niezbyt istotne, ale żeby to było trochę ładniej, można było zobaczyć, włączę jeszcze światło środowiskowe. Mam teraz po prostu jaśniej. Już nie będę niwelował tego szumu, który tutaj mamy, bo on na razie nie jest też istotny. No i teraz tak, aby pokazać, na czym polegają materiały i jak są zrobione, no to muszę do kulki dodać materiał. I standardowe materiały, które tutaj mamy, już omówiłem. Była mowa o zarządzaniu materiałami, o zakładce Diffuse, Specular, Shading, to był osobny tutorial, oraz Transparency. Akurat w tym Transparency trochę namieszałem, więc jeżeli macie jakieś pytania, to się zapytajcie i zobaczymy wtedy, czy tego nie nagram ponownie trochę lepiej. I mamy także zakładkę Mirror. Aby Mirror działał, należy go przede wszystkim włączyć.
Włączenie jeszcze nie powoduje, że obiekt będzie odbijał światło, natomiast jest to punkt wyjścia. I teraz, jeżeli parametr, który nazywa się reflectivity, zwiększę, powiększę może w ogóle cały widok, aby było to wszystko widać ładnie, to w tym momencie moja kulka na podglądzie zaczyna odbijać światło. I teraz istnieje parametr, który jest 0 warty, czy też równy 0 i wtedy kulka w ogóle nie odbija światła, nic a nic. Natomiast może być też odbijanie w 100%. I jeżeli nasza kulka miała wcześniej jakiś kolor, na przykład zielony, to oczywiście z wartością 0 na reflectivity ona będzie zielona. Nie będzie w ogóle odbijać światła. Natomiast jeżeli umieszczę, zmienię to reflectivity na 100%, to kulka w ogóle nie będzie zielona, bo całe światło, które na nią spadnie, natychmiast się odbije. I tak będzie wyglądało odbicie. Jedno i drugie wygląda być może sztucznie, zależy od tego, jakie chcemy utrzymać lustro. No i wtedy możemy kombinować z materiałami, czy też z parametrami pośrednimi. Jeżeli dam na przykład 50%, no to mam taki miks. 50% doskonałego lustra, 50% koloru zielonego. To jest jedna rzecz. Teraz, jeżeli mam już 100% lustro, to co się odbija od kulki, odbija się w takich kolorach, w jakich rzeczywiście istnieje dookoła, a więc dostaje takie odbicie szarej szachownicy. I to jest w porządku, z tym, że czasami mogę chcieć zmienić kolor światła, które się odbija i do tego celu służy ten prostokąt biały tutaj. Jeżeli zmienię na przykład ten kolor światła na czerwony, to kulka zaczyna odbijać wszystko na czerwono. Oczywiście, jeżeli moje reflectivity będzie mniejsze, to do tego czerwonego koloru doda się również kolor zielony obiektu, który jest jakby swoim naturalnym zielonym kolorem. A więc będę miał miks pewnego rodzaju kolorów. Już samo w sobie to wygląda dosyć ciekawie. Ustawmy teraz może jeszcze coś takiego jak współczynnik Fresnela. Ja o nim opowiadałem ostatnio, kiedy sprawa dotyczyła przezroczystości. No i jeżeli to wydawało się dosyć niejasne, to zapewne takie było. Dlatego teraz przygotowałem sobie jeszcze na stronie specjalne wyjaśnienia dotyczące tego Fresnela, ale to będzie później można pokazać. Tutaj mam taką stronę. W każdym razie, Fresnel działa w taki sposób, jeżeli chodzi o lustro, że jeżeli jest 0, to lustro jest doskonałe i odbija niezależnie od kierunku padania światła wszystko w znakomity sposób. Aby to pokazać, jeszcze raz wrócimy do ustawień standardowych, zrobię kolor biały. Pełną odbijalność. I teraz widać, że lustro odbija się, czy też lustro jest wszędzie doskonałe, wszystko odbija się doskonale. Jeżeli będę zwiększał współczynnik Fresnela, to w tym momencie lustro będzie doskonałe tylko tam, gdzie kąt między padaniem światła a kamerą jest mały. Czyli jeżeli światło pada, znaczy przepraszam, duże, jeżeli światło pada na samą krawędź tej kuli, tak jak ją widzę teraz, to kąt padania tego światła w stosunku do osi kamery to jest prawie kąt prosty. I tam, gdzie ten kąt jest duży, jak największy, w tym momencie mam doskonałe lustro, natomiast im kąt jest mniejszy w kierunku patrzenia kamery, tym lustro jest słabsze i spod tego lustra zaczyna wychodzić zielony kolor, tak jak skrzydło z worka. No i oczywiście to steruje, znaczy tym steruje właśnie współczynnik Fresnela. Mogę dzięki temu tworzyć takie obiekty, które mają lekko zabarwiony kolor, a nadal wydają się bardzo lustrzane. Jeżeli współczynnik Fresnela ustawię na maksymalną wartość, to będę miał lustro tylko na samych krawędziach, no, tworząc takie dziwne jakby nie wiadomo co. Oczywiście najlepiej ustawiać jakieś pośrednie wartości. Współczynnik Fresnela może być niewielki, natomiast można zwiększać jego nieliniowość. Jeżeli jest nieliniowy, mogę dostać bardzo ładnie zrobiony taki jakby efekt poświaty lustrzanej, czy też w ogóle lustrzaności, na przykład w ten sposób. No i taka kulka wydaje się mniej lub bardziej odbijająca światło, chociaż dziwnie wygląda ten środek. Więc mogę zwiększyć współczynnik Fresnela, a zmierzyć jego siłę do powiedzmy sobie 1 z czymś bardzo malutkim. I on wtedy będzie wpływał na całą kulkę równomiernie. Na przykład tak. Jest to sprawa wymagająca oczywiście kilku prób i takiego jakby wyczucia. Mamy także w tych parametrach inne rzeczy. Na przykład jest znowuż taki parametr jak depth. Depth jest to ciekawy parametr, ponieważ on określa, ile razy światło się odbija na obiektach, które są w jakiś sposób lustrzane. Zrobię sobie teraz kopię tej kulki, ustawię ją obok i kamerę przekręcimy w taki sposób, aby patrzyła na te kulki z boku. O tak. Teraz jak zrobię render, zobaczymy, czy będzie coś widać. No i świetnie widać. Więc sytuacja teraz wygląda tak. Mamy depth, który dla tych obu kulek wynosi 2. To oznacza, że światło, które odbija się od jednej kulki, może być widoczne w drugiej kulce. Ale druga kulka odbija się w pierwszej, znowuż z tym odbiciem. I to odbicie odbija się też w tej pierwszej kulce. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to tutaj taki efekt widać. Proszę zobaczyć. Ja może ten depth zmniejszę na początku do 0. To będzie wyglądało w taki sposób. Kulki odbijają teraz otoczenie bez żadnego problemu,
ale kulka, która odbija drugą kulkę, odbija ją w sposób już taki, jakby tam ta druga nie miała w ogóle lustra. I to dlatego właśnie, że depth jest jeden, mamy tylko jedno odbicie. A więc jedno odbicie, które trafia w tą kulkę i wraca, to już jest jakby po drugim odbiciu. Dlatego nie widać lustra w kulce odbitej. Jeżeli włączę depth na 1, wtedy w odbitych kulkach pojawi się lustro. Ale te lustro, które jest w kulkach, odbija oczywiście kulkę kolejny raz. I ta kolejna kulka już lustra nie ma, ponieważ depth jest za mały, więc jak ten depth zwiększę, to będzie lustro na kolejnej, odbitej kolejny raz kulce. I tak dalej. Teraz im więcej ustawimy takiego parametru depth, tym oczywiście scena liczy się dłużej, a więc kosztuje to pewien czas obliczeniowy. Ale jak widać w przypadku kulek, bardzo szybko one znikają gdzieś tam w głębi i później już nie widać szczegółów, czy to będzie 10, czy 20, nie będzie miało to znaczenia, bo i tak obiekt będzie tak malutki, że go nie będzie widać. No więc można ograniczyć ten depth do niewielkiej wartości i oczywiście trzeba wypróbować eksperymentalnie, jaka ta wartość jest, ponieważ nie ma dobrego takiego domyślnego ustawienia. Możemy dać 4, to już będzie chyba max, który tutaj może mieć znaczenie. Ok, teraz jak jeżeli będziemy mieli dużo kulek, które odbijają światło, to może to również powodować bardzo ciekawe sceny. Na początek może wyłączę, czy też ukryję te nasze plane'y, aby się nie renderowały. Mogę to w Outlinerze zrobić, zaznaczając, czy też odznaczając znaczek aparatu. One się nie będą teraz renderować. Kulki są w próżni, zawieszone. No i nie odbijają szachownicy. Teraz, jeżeli będę miał takich kulek wiele i te kulki będą ustawione na przykład w taki sposób, wtedy parametr depth może naprawdę spowodować, że one będą wyglądały tak ładnie jak kulki, srebrzyście. Ok, no kopiuję ich tutaj troszkę, może zaraz będę potrzebował je usunąć, ale to nic. Chcę pokazać tylko ten efekt wartości depth, która dodaje kulkom srebrzystości. Wyłączę też ten okrutny kolor, dam troszeczkę taki złotawy. No i specular też możemy ustawić na jakiś ładny złoty kolor. Ok, niech to będzie taki jasny żółty. Przynajmniej o tyle, o ile go tutaj widzę. Dobra, mamy tak, diffuse, specular i wracamy do naszego lustra. Lustro też niech będzie ciupinkę żółtawe. I teraz tak, depth mamy na 4, a więc każda kulka w każdej się będzie odbijała 4 razy. No i mamy teraz taki dziwny efekt, który rzeczywiście można zaobserwować. Jeżeli znajdziecie kilka kulek na raz, ustawcie je obok siebie i zobaczycie, że one rzeczywiście bardzo ładnie w sobie się odbijają. Gdybym miał tutaj jeszcze dobrze zrobione światło, powiedzmy sobie shading, czy tam specular byłby ustawiony prawidłowo, miałbym kilka źródeł światła, to te kulki pięknie by błyszczały i dodatkowo te odbicia, które byłyby na nich rysowane, generowałyby taką całkiem błyszczącą scenerię. Bo jeżeli się dobrze przyjrzeć, to odbite kulki w kulkach również mają swój błysk światła. A więc całość się bardzo ładnie mogłaby błyszczyć, gdyby to oczywiście zrobić porządnie. Mamy także inne parametry, które sterują tym, w jaki sposób jest rysowane odbicie. Tą kulkę trochę powiększę, teraz szybciutko przywrócimy standardowe ustawienia sceny. Tu jest, zdaje się, wysokość, więc trzeba ją tak ustawić gdzieś, pi razy oko. I już mamy, odsunę się trochę z kamerą, spojrzę pod kątem. Ok, kulka niech sobie stoi nawet tu na środku. Dobra, mamy teraz wyjściową scenę. Oczywiście włączę jeszcze te plane'y, aby było co odbijać. Chciałbym teraz omówić kilka rzeczy, które związane są z tymi parametrami tu na dole. W naszym panelu z ustawieniami lustra. Otóż te ustawienia są dosyć ciekawe. Oprócz tego, że jest depth, mamy także maksymalny dystans, w którym następuje odbicie. I teraz, jeżeli przeczytamy ten napis, który w dymku się pojawia, to mamy napisane, że to jest maksymalny dystans odbitych promieni, czyli odbicia, które są dalsze niż ten zakres, zmieniają się w kolor nieba albo kolor materiału. Dlatego mam później tutaj taką zakładkę i jeżeli ten maksymalny dystans zwiększę, to wtedy automatycznie kulka się zmienia. A zmienia się dlatego, że teraz ma wybrany jakby takie przejście do koloru nieba. Czyli w zakresie dystansu 0,1 kulka odbija jak normalne lustro. Natomiast później już to promienie nie są odbijane, tylko widać zwykłe niebo. Niebo w tej kulce się odbija. Albo zwykły materiał. Jeżeli ten dystans zwiększa jakoś tak sensownie, no to widać, że tutaj zaczyna się coś dziać i coraz więcej podłogi widzę, która jest w otoczeniu tej kulki. No i później pojawiają się jeszcze ściany i różne inne rzeczy. Ta scena, która tutaj się renderuje, ta malutka na podglądzie, jest całkiem spora, ponieważ jest co najmniej 20 jednostek blendera. Duża. Tak to wygląda. No i teraz, ustawiając odpowiednio ten dystans, mogę spowodować, że kulka będzie odbijała część rzeczy, a część nie. Na przykład ten obszar, który odbijałby niebo, jest bardzo daleko, jest nieskończenie daleko. Dlatego działa ten parametr ograniczający i wtedy tam pojawia się kolor materiału.
Jeżeli chce, to może się tam również odbijać niebo. Czyli w tym momencie to jest jakiś taki zwykły szary kolor, który dodatkowo miesza się z szarym, czy też złotawym takim kolorem naszej kulki, ponieważ zostawiłem diffuse na taki dziwny. Ok, teraz byłby on trochę zielony. Ok, więc to mamy omówione. I teraz najciekawszym parametrem, takim, który pozwala robić bardzo ładne takie półmatowe lustra, jest parametr Gloss, który ma aż 4 dodatkowe parametry, żeby go ładnie tuningować. I przyznam się, że sporo czasu zabrało mi zrozumienie, jak działa ten parametr anizotropik i z tego powodu właśnie mam tutaj drugiego blendera otwartego. Tam się teraz chyba jeszcze renderuje scena. Chociaż widzę, że już się skończyła renderować, bo procesor widać, że nie jest obciążony. No i teraz tak. Ten parametr określa teraz 100% gładkości powierzchni przy odbijaniu światła. Ok? Tak to działa. A więc teraz, jeżeli kulka jest super gładka, to odbija wszystko idealnie i nie ma żadnego, że tak powiem, zakłócenia tego odbitego obrazu, pomijając oczywiście rozdzielczość. Teraz jest to rozdzielczość 1:1. Jeżeli ten parametr zmniejszę, to kulka nie będzie odbijała już prostego obrazu, tylko będzie odbijała obraz rozmyty. I to rozmycie to jest właśnie mniejszość, czy też to, jak bardzo ten mały parametr się zmienia. Na przykład teraz kulka jest całkowicie zblurowana, czyli cały obraz, który ona odbija, jest absolutnie mocno rozmyty. To kosztuje oczywiście dodatkowych kilka obliczeń, dlatego renderuje się wolniej, ale efekt jest taki, jakby ta kulka była z jakiegoś cukru, albo obrosłaby jakąś solą, czy czymś takim. Gdybym zrobił też inne kolory, prawdopodobnie wyglądałaby trochę tak jak śnieg na przykład. Teraz, jeżeli ten parametr zwiększę, tak troszeczkę poniżej 1 ustawię, to odbicie, które otrzymam, będzie troszkę niewyraźne. I to jest właśnie parametr gloss. Gloss mniejszy niż 100% oznacza materiał, który odbija światło, będąc takim jakby półmatowym. To jest siła tego matu tak jakby. I oczywiście teraz jest to dosyć rozmyty, taki widać, że bardzo nierówny mat. Natomiast aby go zwiększyć, można ustawić sobie więcej próbek. Standardowo jest 18, czyli tak dosyć sporo. Jeżeli dam na przykład 64, maksymalnie można dać 1024, no to wtedy oczywiście dłużej się liczy całość, ale dostaje dużo bardziej wygładzoną, matową powierzchnię, czy też półmatową. I tego typu lustra są najczęściej spotykane na wszystkich przedmiotach, które cokolwiek odbijają, a nie są prawdziwym, idealnym lustrem. A więc w taki sposób odbija na przykład szkło, jakieś szklane, czy też butelki z tworzywa sztucznego, różnego rodzaju urządzenia z tworzyw sztucznych i tak dalej. Więc warto o tym parametrze pamiętać. I teraz tak jak mówiłem, parametr threshold w poprzednim materiale opisywałem, co on robi, określa, że jeżeli jest threshold 0, to liczone są bezwzględnie wszystkie próbki, wszystkie sample. Natomiast jeżeli threshold jest troszkę większy, no to za pomocą metody quasi Monte Carlo wybierane są próbki podobne, jeżeli są poniżej pewnej różnice między nimi, no to wtedy te wszystkie sample nie muszą być liczone. Teraz liczyliśmy przez 18 sekund. Jeżeli dla threshold 0 policzę tą samą ilość próbek, no to w tym momencie będę miał pewnie dłuższy czas. Sprawdzimy, poczekamy i zaraz to będzie pewnie widać. Ten czas został już pewnie przekroczony. Zaraz zobaczymy. Okej, tym razem zajęło to prawie dwa razy tyle, bo 30 sekund. Natomiast nie widać wielkiej różnicy, szkoda, że nie zapamiętałem tego na innej warstwie, no ale już nic, trudno. Teraz ten threshold warto ustawić na jakąś taką sensowną wartość, po to, aby skrócić czas obliczeń po prostu, a sampli możemy dać naprawdę dużo i dostajemy wtedy niesamowicie długie rendery, to znaczy długo się liczą, ale też bardzo ładnie jest wygładzony cały ten obszar. Natomiast w przypadku takiej normalnej sceny już teraz nie widać za bardzo tego szumu, który tu był, więc 64 sample to jest prawie że wystarczająca ilość. Teraz ostatni parametr to jest anizotropik. Ja tak się zastanawiałem, co on może robić, dlaczego on tutaj jest i długi czas nie mogłem dojść, o co chodziło. I się okazało, że jeżeli go ustawię nawet na 1, to on tak naprawdę nie daje żadnej różnicy. To dlatego, że ten parametr jest związany z czymś zupełnie innym, co włącza się na innym panelu. Anizotropik oznacza, że światło padające na obiekt odbija się od tego obiektu, ale nie w postaci takich zupełnie równocennych odbić, czyli w każdym kierunku, w którym padnie, w takim się też odbija, tylko w sposób rozciągnięty wzdłuż, tak jakby. Jednym słowem, odbija się zgodnie z tangensami kątów padającego światła, czyli z czymś, co normalnie ustawia się na zakładce shading jako tangent shading. Pamiętamy, że jeżeli włącza ten parametr, to światło wtedy nie będzie tworzyło takich odbić okrągłych, tylko odbicia rozciągnięte w osi. Na przykład pionowej. Jeżeli włącza ten parametr,
zrobię render jeszcze raz, to teraz mam odbicie światła w postaci takiego paska. To symuluje obiekty, które posiadają jakąś taką szlifowaną powierzchnię, tak jak to widać tu na podglądzie na przykład. No i teraz odbicia, które są generowane przez taki obiekt z anizotropią 1, również odbijane elementy rozciągają wzdłuż takiej osi. Więc teraz zrobię kopię tej kulki, zobaczymy, czy to będzie widać. Może się to uda pokazać tutaj, a może skorzystam z tego całego warsztatu, który przygotowałem wcześniej. Zróbmy teraz render i zobaczymy, jak to wygląda. Nie widzę tutaj, żeby była jakaś wielka różnica. No ale zaraz spróbujemy wyrenderować to jeszcze raz bez tego parametru i wtedy porównamy scenę. Więc anizotropia teraz jest włączona dla kulki w 100%. Jest cieniowanie w stylu tangent shading, czyli zgodnie z tangensami kątów. Widać tutaj artefakty cienia na przykład w tym miejscu, wszystko w porządku. I teraz zrobimy sobie drugi render z wyłączoną anizotropią. Być może uda mi się to pokazać, być może nie. Zaraz zobaczymy. Trudno na pierwszy rzut oka powiedzieć, że coś się tutaj zmieniło, no ale jeżeli porównamy te rysunki za chwilę, to może będzie to widać. Sam jestem ciekawy. Ok, teraz powiększa troszkę i się uważnie przyglądamy. Zobaczymy, co wyszło. Jak widać, te, które są renderowane z tangesem, wydają się przede wszystkim bardziej wyraźne. Ok? Te, które były bez tangesa, są rozmyte w taki kolisty sposób. No i nie jest to może zbyt ciekawy efekt, ale warto odwołać się w tym momencie do literatury, która jest niestety po angielsku, więc na razie nie będę jej tłumaczył, i do tego, co się teraz renderowało tutaj w tle. Otóż tutaj wyrenderowałem takie trzy kulki ze zrobionymi materiałami właśnie w taki sposób, że był mirror. Ten mirror miał ustawione sampli 150, dlatego to renderowało się w tle. Przygotowałem to wcześniej i na jednej kulce jest anizotropia 0, to jest ta kulka. Widać, że wszystkie odbicia są takie ładnie, powiedzmy sobie, zaokrąglone i nic szczególnego tutaj wielkiego nie ma. Natomiast na tej kulce z prawej strony jest anizotropia 100%, to jest ta kulka. Ona ma 100%, pozostałe wszystkie parametry są takie same. I widać, że w tym momencie jest różnica między odbiciami. A więc, jeżeli chcemy korzystać z materiałów, które są cieniowane wzdłuż tych kątów tangensowych, w tym momencie warto także włączyć sobie anizotropię, ale ona działa tylko wtedy, kiedy mamy jakikolwiek gloss mniejszy od 1. Jeżeli ustawię gloss na 1, w tym momencie te parametry stają się niedostępne i oczywiście nie ma żadnego efektu, ponieważ chodzi tutaj o rozmycie tego, co odbija obiekt. No więc tak to wygląda. To renderowało się przez 19 minut, więc nie byłoby czasu, żeby zobaczyć efekt przy tego typu ustawieniach w czasie robienia tego materiału. No więc tutaj mamy podobny efekt, z tym, że słabiej go widać, gorsza scena jest i pewnie dlatego tak wychodzi. Ok, w zasadzie wydaje mi się, że wszystko z tego mirror omówiłem, no i w związku z tym na razie możemy kończyć. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę.